Tu jest odłączona tam jest. Dobra. Już możemy? Witam Was w drugim dniu naszych rekolekcji adwentowych. Re można powiedzieć rekolekcji pod zegarem. Nadeszła pełnia czasu. Żaden zegar nie jest perpetuum mobile. Zegar musi mieć źródło energii, dzięki któremu może chodzić. W tym przypadku energia zmagazowana jest w sprężynie. Ten zegar trzeba nakręcać. Nakręcamy chodzenie wskazówek i bicie zegara. Trzeba uważać, żeby nie przekręcić sprężyny. Dawno opowiadał mi jeden z moich znajomych zegarmistrzów, że zegar sprężynowy jest bardzo nietrwały. Sprężyna może w każdej chwili pęknąć. Można ją przekręcić i sprężyna się zużywa. O wiele trwalsze są mechanizmy zegarów wagowych. To jest właśnie taki zegar. Zobaczmy, że energia zmagazynowana jest w tych ciężarkach, właściwie ciężarach, są olbrzymie ciężary żeliwne. Gdyby spadły, mogłyby uszkodzić podłogę, dlatego tam jest specjalna pod tym zegarem taka mata. I zdarzało się, że taki zegar mógł nawet przebić podłogę. I albo te, zegar, te ciężarki podciągamy na łańcuszkach, a tutaj są zawieszone na takich linkach z baranich jelit. Podobnie to wygląda, bo nakręcamy zegar kręcąc korbką, ale on po prostu tylko podnosi ciężar, tam nie ma żadnej sprężyny. Delikatnie podciągamy te ciężarki. Ten zegar jest odpowiedzialny za bicie, a ten za napęd samego zegara. Może zobaczmy teraz, jak to wygląda z boku. Ja celowo nie doprowadziłem tych ciężarków do samej góry. Zdejmijmy teraz obudowę zegara delikatnie, żeby się jej nie, nie uszkodzić. I teraz proszę zobaczyć jak precyzyjnie ta linka z baranich nawija się na walec. Wszystkie rowki po kolei są zapełniane linką aż do samej góry. Tego zegara nie da się przekręcić. Rozumiem tak również z tym drugim, odpowiedzialnym zawiciem. Zegar jest nastawiony. Moi drodzy, kiedy rozmawiałem z moim zegarmistrzem i pokazał mi różnicę między mechanizmem sprężynowym, a tym ciężarkowym, pomyślałem sobie, przecież to jest obraz naszego życia. Bardzo często, kiedy człowiek w życiu się nakręca, pierwszym objawem jest stres, potem coraz większe sfrustrowanie życiem i może dojść do tragedii. Nieraz ta sprężyna w życiu człowieka, który się cały czas na coś nakręca, może pęknąć. Natomiast bardzo często ciężary w życiu, krzyże i cierpienia paradoksalnie nie są przeszkodą, ale szansą. Nie dość, że człowiek się wtedy mobilizuje, to jeszcze i przede wszystkim otwiera się na Pana Boga i na jego działanie. To nakręcanie się skojarzyło mi się z tym, co powiedział mi ostatnio mój znajomy terapeuta i psychiatra. Mówi, że z jednej strony się cieszy, bo ma coraz więcej pacjentów, a z drugiej strony nie jest to łatwe, kiedy musi spotkać się z kimś, kto ma przed sobą całe życie, a jest już. Doprowadzone do granic możliwości. Jest wewnętrznie wyczerpany. To są bardzo często młodzi ludzie, którzy właśnie w pogoni za jakimś nieociągalnym celem, poprzez to, że postawili sobie zbyt wysoko poprzeczkę w życiu, są sfrustrowani. Nie nadążają, nie nadążają za tempem czasu. Za bardzo się nakręcili, coś pękło. Sprężyna nie wytrzymała. Zastanawiałem się, skąd to się bierze. Jaka jest przyczyna? I tu z pomocą przyszła mi legenda o szczęśliwym aptekarzu. Był sobie w średniowieczu bardzo szczęśliwy aptekarz. Miał wielu pacjentów. Przychodzili do niego każdego dnia. Potrafił stawiać świetne diagnozy. Zawsze przepisywał odpowiednie leki, preparaty ziołowe. Pewnego razu w poszukiwaniu ziół poszedł do lasu i nagle słyszy głos. Takie wewnętrzne pytanie: czy chcesz mieć. Sześć beczek pełnych złota. No, kto by nie chciał, oczywiście, że chce. Wraca do domu i rzeczywiście widzi, stoi sześć beczek pełnych złota. No, może nie do końca pełnych, bo pięć było na, wypełnionych po brzegi, a 6, w szóstej troszkę brakowało. Była luka od krawędzi do poziomu złota. Cieszył się tymi beczkami. Postanowił zamknąć aptekę i będzie, że musiał pracować do końca życia. Ma wszystko, czego mu potrzeba. Yy, wielka radość, euforia. I tak siedzi, kontempluje te beczki pełne złota. I nagle zaczęło go intrygować, dlaczego ta szósta beczka jest niedopełniona. Zaczął się zastanawiać, jak to jest i czy niedobrze było ją czymś wypełnić. Idzie. Wszystkie złote przedmioty, które miał w domu, wszystkie kosztowności, wsypał do tej beczki, ale beczka dalej była niepełna. Mówi, no, muszę coś z tym zrobić. Postanowił sprzedać wszystkie cenne przedmioty, których jeszcze nie sprzedał, zamienił je na złoto. To złoto włożył do beczki. Dalej brakuje. Beczka dalej niewypełniona. Pomyślał, no, muszę na nowo otworzyć aptekę. Otworzył aptekę. Ale już przestał być tym dobrodusznym aptekarzem. Zaczął zdzierać ze swoich pacjentów, wykorzystując ich do granic możliwości i coraz mniej ludzi do niego przychodziło. Stał się zrzędliwym człowiekiem, odstraszającym ludzi. A poza tym ceny były zaporowe, nikt nie chciał do niego przychodzić. Muszę się zapożyczyć. Nie mam pacjentów, nie mam już nic, nic co bym mógł do tej beczki włożyć, więc wziął pożyczki od kogo mógł. Pożyczył pieniądze, zamienił na złoto, a peczka dalej niepełna. B dalej do krawędzi jeszcze sporo brakuje. Zaczął marnieć w oczach, tracił się w oczach, blady, biedny. Zamienił się w chodzące monstrum i pewnie by tego nie przeżył, gdyby nie to, że nieopodal w lesie była chatka mądrego pustelnika. Poszedł więc po poradę. Pustelnik, kiedy tylko go zobaczył, usłyszał, co się stało, mówi: Wiem, co ci dolega. Opętał cię demon nienasycenia. Jest tylko jedna recepta. Pozbądź się tego złota. Rozdaj to złoto biednym i zacznij żyć tak, jak żyłeś, a zobaczysz, że na nowo będziesz szczęśliwy. Przemógł się wewnętrznie, pozbył się tych beczek, rozdał je biednym, otworzył swoją aptekę, zaczął produkować. Leki, pacjenci do niego wrócili, i na nowo stał się tym szczęśliwym, dobrym aptekarzem, którym był do tej pory, zanim w jego domu zjawiły się beczki pełne złota, a właściwie nie do końca wypełnione. Moi drodzy, to jest oczywiście legenda, ale jak w każdej legendzie, jest w niej ukryta prawda. Ciekawe jest to, że kiedy dowiadujemy się o korupcji czy o łapówkach, to najczęściej nie dotyczy do kogoś, kto potrzebuje na jedzenie. To jest ktoś, kto już ma milion, dwa, trzy, a potrzebuje jeszcze kolejnego pół miliona, dlatego w sposób nieuczciwy chce się dorobić. Dasz komuś palec, będzie chciał całą rękę, mówi mądre polskie przysłowie. Albo inne porzekadło mówi, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest właśnie ten mechanizm, który nakręca sprężynę. Tak się nakręcamy. Człowiek, który chce robić karierę, który się codziennie nakręca, nie widzi tego, że już jest kierownikiem. Nie widzi tego, co już osiągnął, nie widzi szczebli, które są pod nim, ale widzi szczebel, który jest jeszcze nad jego głową. Jeszcze może zostać dyrektorem. Kiedy osiąga to wymarzone stanowisko, nagle pojawia się perspektywa zostania prezesem całej firmy. I tak sprężyna jest nakręcana, aż w końcu może nie wytrzymać i pęknąć. Moi drodzy, Max Lucado, amerykański ewangelizator i terapeuta, opowiedział o człowieku, który był bardzo szczęśliwy. Miał swoją rodzinę, robił karierę w swojej firmie. Ta praca go coraz bardziej pochłaniała. Kolejne szczeble w korporacji stawały się dla niego dostępne. I doszło w jego życiu do tragedii. I oto widzimy go siedzącego w jego bogatym biurze. Patrzącego tępym wzrokiem za okno, za którym stoi sportowy niemiecki samochód. Na palcu ma złoty sygnet, na ręce złoty zegarek, w kieszeni złotą kartę do banku. Jest ubrany w specjalnie skrojony na niego garnitur, ma ręcznie uszyte buty. Co z tego, skoro nie ma już żony, nie ma dzieci. Gdyby było to możliwe, w okamgnieniu zamieniłby to wszystko na dom, do którego mógłby wrócić dziś wieczorem. Ta groźba, to niebezpieczeństwo przekręcenia sprężyny staje się coraz bardziej aktualne i coraz więcej ludzi rujnuje swoje życie właśnie poprzez to dokręcanie kluczyka. Mamy teraz wysoką inflację, więc niektórzy mówią, co zrobić, żeby nie stracić. Może jakieś inwestycje, może jeszcze za mało. Siedzą cały czas patrząc w komputer, gdzie są jakie procenty, gdzie są jakie obligacje, a gdzie rodzina, a gdzie małe, drobne szczęście. Moi kochani, to jest sprężyna, to jest ten zegar na sprężynę. Zegar wagowy z ciężarkami. Powiedzieliśmy, że ciężary w życiu... Mogą być szansą. To się potwierdza w wielu sytuacjach, nie tylko biblijnych. Nie tylko w sytuacji już klasycznie przebywanej Józefa, sprzedanego do Egiptu przez braci, który staje się zarządcą Egiptu. Odsyłam tutaj do znakomitego cyklu konferencji na ten temat naszego księdza biskupa Romana. Ale to się sprawdza w życiu wielu, wielu ludzi. Ostatnio byliśmy w naszej decyzji takiej górskiej miejscowości Laliki. To jest pierwsza miejscowość Beskidu Żywieckiego. Już sąsiedni Koniaków należy do Śląska. To jest Beskid Śląski, więc taka miejscowość leżąca naszej decyzji na granicy dwóch regionów, bardzo ciekawa, piękna. Jest tam oprócz kościoła murowanego, kościółek z drewna, do którego, w budowie którego nie użyto ani jednej metalowej części, ani jednej śrubki, ani jednego gwoździa. Warto to sprawdzić. Zmarł tam proboszcz, który przez kilkadziesiątek lat prowadził tą parafię. Pokochali go górale, chociaż z pochodzenia nie był guralem, ale tajemnica jego życia wyszła dopiero na pogrzebie. Wszyscy zamarli, kiedy kaznodzieja, starszy kapłan, który był jego powiernikiem duszy, wyjawił, Jaka była tajemnica jego życia? Zaczął kazanie tak. Jest tutaj wielu księży. Każdy z nas zawdzięcza swoje kapłaństwo rodzicom, rodzinie, która wychowała go w wierze, rodzicom, którzy go prowadzili do kościoła, na roraty, na nabożeństwa, uczyli modlitwy. To dobry, pobożny dom był miejscem rozeznawania powołania kapłańskiego. Nie tak jednak było w przypadku księdza Wojciecha. Kiedy się urodził, mama nie owinęła go w becik, ale w brudną szmatę i podrzuciła pod dom siostrom zakonnym. Siostry wzięły to za wyjątko, wzięły dzieciątko, ale to był 1949 rok. Siostry ze względu na ówczesną władzę nie mogły prowadzić domu dziecka, więc przekazały to dziecko do domu dziecka. Pewnego dnia, kiedy już troszkę podróż, ten dom odwiedziła nauczycielka miejscowej szkoły, pani Jadwiga. Widzi, że jeden z chłopców nie bawi się z innymi dziećmi, stoi gdzieś z boku, jest smutny, gdzieś na marginesie grupy. Pani Jadwiga nie miała swoich dzieci. Postanowiła przyjąć tego chłopczyka i go adoptować. Tutaj Kaznodzieja mówi: Nie dziwcie się, moi drodzy, że ksiądz. Nie chce być pochowany tutaj w tej parafii, którą tak pokochał, ale w swojej rodzinnej wieliczce, bo chce spocząć w grobie pani Jadwigi, która stała się dla niego mamą. A to jeszcze nie koniec. Kaznodzieja kontynuuje kazanie i mówi: Pani Jadwiga dała mu serce, dała mu miłość, ale nie mogła mu dać wiary, bo sama była niewierząca. Bez pana Boga, bez wiary dotarł do 20 roku życia. I wtedy w zainteresował się Biblią. Ale Biblię zaczęli mu tłumaczyć świadkowie Jehowy. Dwie proste panie, tercjarki z miejscowej parafii, widząc to, poszły do niego i mówią: Słuchaj, widzimy, że kochasz Biblię. Związałeś się ze świadkami Jehowy. A w naszej parafii, tu w Jelice są świetni księża. My ci nie możemy pomóc. W tłumaczeniu Biblii nie możemy Ci je wyjaśnić, bo mamy za małą wiedzę, ale księdza to chę, księża to chętnie zrobią. I tak Wojciech trafił do miejscowych księży, którzy nie tylko sprawili, że jeszcze bardziej pokochał Pismo Święte, ale swoim przykładem doprowadzili go do kapłaństwa. I to jest tajemnica księdza Wojciecha. Moi kochani, kiedy słuchaliśmy tego kazania, no nie dało się tego do końca, wysłuchać bez wzruszenia. Mało tego, jestem po mszy świętej w zakrystii. Ksiądz, który po śmierci księdza Wojciecha, już był przewidziany na jego następcę, mówi mamy tutaj taką sprawę, jest młody człowiek, który chce zostać księdzem. Podchodzi do mnie ten chłopak i mówi, proszę księdza, jest problem, bo nie ma kto mi napisać opinii. Ksiądz Wojciech mnie dobrze znał. Tu nie było nazwi wikarego. Znajdziemy na to sposób. I tak ten chłopak trafił dziś do naszego seminarium, a historia księdza Wojciecha pełna ciężarów jest świadectwem tego, że ciężary, nawet bardzo trudne życiowe obciążenia i cierpienia, jeżeli w życiu człowiek jest otwarty na Pana Boga na jego działanie, nie są przeszkodą, ale szansą. Sprężyna może się przekręcić i pęknąć. A życiowy krzyż i ciężar może nas otworzyć na Pana Boga, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Moi kochani, bardzo wam dziękuję za wasze reakcje po pierwszym dniu rekolekcji. Naprawdę to dla nas jest bardzo ważne, czujemy się potrzebni. Ja i nasza tutaj ksiądz Piotr, który jest reżyserem spotkania, bardzo wam dziękujemy. I teraz, moi kochani, wielka prośba. Jeżeli uznacie, że to Wam się przyda, że to komuś się może przydać, to proszę, abyście przekazali treści dalej. Poprzez przekazanie linku, zaproponowanie tego filmiku znajomym. W tym rozchodzeniu się treści rekolekcyjnych bardzo nam pomagają łapki w górę i komentarze. To są niby drobne rzeczy, ale ci, którzy znają się na social mediach, wiedzą, że mają wielkie znaczenie.